Cześć kochani! Wracam do Was po długiej przerwie ze wspominkami z ostatnich wakacji. Tegoroczne ferie zaczęliśmy w Szklarskiej Porębie pod hasłem w poszukiwaniu zimy. Na szczęście na niektórych stokach zalegało trochę śniegu, więc Grzesiek miał szansę poszaleć trochę na nartach. Lili również złapała bakcyla narciarskiego, więc zapisaliśmy ją na pierwsze lekcje. Stok w Szrenicy był niestety dla nas wielkim rozczarowaniem. Z czterech tras były dostępne tylko te dwie najkrótsze. Natomiast w okolicy, w Świeradowie, bawiliśmy się już super. Na górę można było wjechać gondolą, więc nawet raz wjechaliśmy wszyscy razem. No niestety, pogoda wtedy nie sprzyjała i widoki były średnie. Na pocieszenie polecamy obiad w schronisku, gdzie podają przepyszny rosół. Obok stoku był także mały stok do nauki, gdzie Lili znów szalała z instruktorem. Na zakończenie dziewczyny świetnie bawiły się na torze saneczkowym, były mega podekscytowane, nawet Jaśmina miała uśmiech od ucha do ucha. A co robić w Szklarskiej, jak nie ma śniegu? Na szczęście mieliśmy plan B. W pierwszej kolejności najbliżej nas zwiedzaliśmy wodospad Szklarska, gdzie można było podziwiać piękne skały i drzewa porośnięte różnymi mchami. Najbardziej oryginalne były te w kolorze żółtym. Chyba jeszcze takich nigdy nie widziałam. Następnie udaliśmy się na złoty widok. Wejście było trudne, ale widok na górze wynagrodził nasz trud zdecydowanie. Można było odpocząć sobie na leżaczkach i podziwiać całą okolicę. Obok jeszcze tego miejsca jest taka nietypowa skała, chybotek. Oczywiście zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Jeśli jesteście w okolicy, to nie zapomnijcie odwiedzić zapory na Łomnicy. To wyjątkowe miejsce. Można tą zaporę oglądać z dołu lub przejść po zaporze na drugą stronę. Zwiedzenie zamku Chojnik było kolejnym punktem naszego planu. Podróż tam okazała się momentami niezwykłym wyzwaniem, gdyż wybraliśmy się czarnym szlakiem. Ale udało nam się dotrzeć na górę. Niestety tam też nie było śniegu. Ale za to widoki były wspaniałe. I gdyby nie mój lęk wysokości, byłabym w niebo wzięta.
Kolejnym punktem naszego planu był wypad do kopalni w Podgórze, w Kowarach. Długa wycieczka, ale prowadzona przez bardzo miłą panią przewodnik. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o historii tej kopalni i było to naprawdę takie fajne wrażenie chodzić po tych korytarzach, więc to zdecydowanie również polecam jako taki punkt wypadowy, jeśli jesteście w okolicy. Na koniec naszego pobytu w Szklarskiej Porębie odwiedziliśmy jeszcze jeden wodospad. Wodospad Kamieńczyka. Tym razem był on naprawdę mega duży. Będziemy matkę z drugiej strony nagrać, jak wyjdzie. Co jest? Dziura? Gdzie ty jesteś? Ty wlazła tu, Pago! Dziada. Idziesz do końca, czy nie dasz rady? Co? Dasz radę do końca przejść? Chyba się tu nie zmieścisz. Jak? Bo chyba ja przejdę. Tu jest gorzej, nie? Ja chcę też przejść. No to idziemy, mama. Mama przyjdzie kiedyś do nas. Można było go oglądać i z dołu, i z góry. Ale oglądanie z dołu wymagało założenia kasków. I tu polecam obejrzeć go i z tego miejsca, i z tego, gdyż zupełnie jest wtedy inna perspektywa. Z dołu wydaje mi się, że naprawdę jest wrażenie dużo większe, mimo że tam trzeba za to wejście zapłacić. Minął prawie cały tydzień naszej wycieczki, aż nagle w nocy sypnął porządnie śnieg. Wreszcie dziewczyny doczekały się zabaw na sankach i jabłuszkach, ale i my, dorośli, nie przegapiliśmy okazji do zabaw na śniegu. Tak bardzo nam się podobało, że postanowiliśmy przesunąć nasz powrót o pół dnia, żeby jeszcze trochę pobawić się na śniegu. I tak wyglądał nasz wyjazd. A wy jak wspominacie swoje ferie?